Mamy dzisiaj szczególnego gościa, jest to Kari na wizycie kontrolnej. Lwiczka miała 3 miesiące temu problem polegający na infekcji ośrodkowego układu nerwowego. W związku z tym, ponieważ my zajmujemy się neurologią weterynaryjną, została ona skierowana i zdiagnozowaliśmy zapalenie opon mózgowych. Ta diagnoza była poparta badaniem rezonansu magnetycznego głowy i punkcją płynu mózgowo-rdzeniowego. Zastosowaliśmy odpowiednie leczenie, antybiotyki, czy leków przeciwzapalnych. Objawy na szczęście bardzo szybko ustąpiły i byliśmy cały czas w kontakcie z właścicielem. Właściciel chciał zrobić badanie kontrolne po okresie 3 miesięcy, ponieważ są to poważne choroby układu nerwowego, więc to też jest zalecane. I właśnie dzisiaj ta wizyta ma na celu zbadanie profilaktyczne, czy nic się nie dzieje złego w ośrodkowym układzie nerwowym. Zaczynamy zawsze od badania klinicznego, czyli podstawowego, badanie neurologiczne, odruchy neurologiczne u zwierząt. Następnie będzie Lwiczka wprowadzona w znieczulenie. Wykonamy badanie rezonansu magnetycznego, badanie krwi oraz prawdopodobnie punkcję płynu mózgowo-rdzeniowego. Każdy gatunek zwierzęcia ma swoje specyficzne choroby. Oczywiście są choroby ogólne, zapalenie migdałek, biegunki itd. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie zwierzęta egzotyczne, to tutaj naprawdę trzeba pamiętać o różnych problemach, które się pojawiają w hodowli. Chociażby należy pamiętać o możliwości niedoborów witaminowych, o możliwości niedoborów elektrolitowych. Odpowiednia dieta, żywienie jest naprawdę kluczowa dla utrzymania dobrego stanu zdrowia. No, nie jest to pacjent bardzo częsty, oczywiście szczególny gość, natomiast ze względu na to, że współpracujemy tutaj m.in. z panem doktorem Rawickim, który specjalizuje się w chorobach zwierząt egzotycznych, ci pacjenci do nas trafiają, jeżeli pojawia się problem neurologiczny. Ja specjalizuję się w neurologii weterynaryjnej i obejmuję to nie tylko pieski i kotki, ale również właśnie zwierzęta egzotyczne. No mamy tych zwierząt dużo, bo jest 102 gatunki z lwami, prawda? Brakowało takiego króla, brakowało dużego drapieżnika, no i jest od 3 miesięcy z nami, prawie 4. Zabawa była wcześniej, w tej chwili już na tą zabawę trzeba uważać, no bo jest już duży, potrafi gdzieś złapać i trzeba się pilnować, ale pewnie bawimy się, korzystamy, no bo przyjdzie taki moment, że niestety przestaniemy się bawić. Albo ta zabawa może być jednostronna, prawda?